Przekształcanie zdjęć w stylizowane obrazy jest zajęciem bardzo ciekawym i dającym satysfakcję. Dostępne są różne programy, w których zdjęcia w różny sposób można edytować. Płatne i darmowe. Skomplikowane i proste. Ja skupię się na prostym, darmowym programie, który umożliwi szybko i bez dużego nakładu pracy osiągnąć ciekawe efekty. Trzeba bezwzględnie pamiętać, że twórca musi decydować, w jakim kierunku pójdzie obróbka zdjęcia. Nieumiejętne bądź niestaranne zastosowanie filtru sprawi, że zamiast ciekawej stylizacji wyjdzie mały potworek. Pytanie zasadnicze, czyli temat dzisiejszego odcinka, jest widoczny obok. Odpowiedź podzielimy na punkty, które pozwolą się zorientować, co konkretnie pokażę i omówię za chwilę. Wszystkie punkty mają sygnatury czasowe. Znajdą się one pod tytułem i opisem filmu w ramce poniżej wyświetlacza. Sygnatury umożliwiają rozpoczęcie oglądania od wybranego momentu poradnika. Zapraszam więc do obejrzenia i polubienia oraz subskrypcji. Jeśli ktoś zechce napisać komentarz, to bardzo chętnie odpowiem. Edytor zdjęć Lunapik jest serwisem online, do którego nie trzeba się logować. Można przesłać tam swoje zdjęcia, przetworzyć, a następnie nowo opracowaną wersję zapisać na komputerze. Serwis ten istnieje dosyć długo i jego interfejs jest nieco staroświecki. To powoduje, że obsługa nie jest tak intuicyjna jak w przypadku innych edytorów online. Tym niemniej Lunapik ma kilka takich funkcji, dla których warto z niego korzystać. Lista funkcji jest bardzo rozbudowana. Wiele z nich to typowe działania edycyjne, takie jak kadrowanie, skalowanie, dostosowanie ekspozycji, kontrastu i tym podobne, które występują we wszystkich edytorach zdjęć. Interfejs programu jest w języku angielskim. Można jednak łatwo przetłumaczyć go na polski za pomocą wtyczki translatora do przeglądarki. W tym poradniku pozostanę jednak przy wersji angielskiej. Wersja językowa nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ jeśli się zapamięta, w którym miejscu jest dany przycisk funkcyjny i co można wykonać za jego pomocą, to opis nie jest aż tak istotny. Dzisiaj chciałbym się bardziej skupić na filtrach, które umożliwiają przekształcenie zwykłej fotografii w stylizowany obraz. Wybór tych filtrów jest w Lunapik bardzo szeroki, a niektóre mogą dać rzeczywiście ciekawe efekty. Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach. Efekt końcowy zależy w bardzo dużym stopniu od rodzaju fotografii, którą poddajemy obróbce. Po drugie, zastosowanie filtra bardzo często może dać fatalny efekt. Po trzecie, aby osiągnąć naprawdę interesujące rezultaty, potrzeba dużo praktyki. Można bowiem nakładać różne filtry jeden na drugi, co znacznie powiększa liczbę kombinacji. Podczas nakładania filtra jest możliwość zmiany siły efektu, z czego zazwyczaj warto korzystać. Każdy efekt ma swoją nazwę, która nie zawsze jest łatwa do zapamiętania. Pracę z programem najlepiej więc rozpocząć od przeglądu możliwych stylów i przyjrzeć się, jak działają filtry. Okaże się, że spośród dużej liczby możliwych do zastosowania filtrów tylko kilka się spodoba i będą stosowane często, podczas gdy inne wcale. Po przesłaniu zdjęcia najczęściej trzeba wykadrować, a przynajmniej przeskalować do takiego rozmiaru, żeby całe było widoczne na ekranie. To ułatwi pracę użytkownikowi oraz przyspieszy renderowanie zastosowanych filtrów. W programie Lunapik pokażę czynności, trzeba potwierdzić zastosowanie ustawienia. Z uwagi na niespójny interfejs, przyciski z poleceniem zastosuj mogą się różnić w zależności od opcji, w jakiej znajduje się program. Można się jednak do tego przyzwyczaić. Wybieram pierwszy dowolny filtr, klikam na jego ikonę, a program przystępuje do renderowania. I po chwili widać efekt. Łatwo zauważyć, że filtry dodają własne kolory i cienie do zdjęcia. Działanie filtru jest bardzo silne, ale możemy nieco osłabić przy użyciu suwaka powyżej zdjęcia.
Poziom ustawienia zatwierdzamy przyciskiem z prawej strony suwaka. Jak wcześniej wspomniałem, przyciski zatwierdzenia w różnych opcjach mogą mieć różne nazwy, więc warto się na to wyczulić. Powyżej znajdują się trzy kratki, które możemy zaznaczyć lub odznaczyć. Największe zastosowanie ma tylko jedna z nich – zachowaj swoje kolory. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że filtr dodaje tylko swoje cienie, natomiast kolory pozostawia bez zmian. Kratka środkowa, rozmiar maksymalny, powoduje powiększenie zdjęcia. Nie ma to zastosowania dla zdjęć, które chcemy publikować w internecie. Opcja z prawej strony to animuj. Zaznaczenie tej kratki powoduje, że obraz zacznie migotać. Zapisanie w takiej sytuacji nada obrazkowi format GIF-u, który po zamieszczeniu w internecie zachowa swoje właściwości. Jeśli okaże się, że efekty nie są zadowalające i chcemy cofnąć niektóre zmiany, to trzeba kliknąć napis Undo this effect. Możemy wybrać wtedy obraz na pewnym etapie obróbki lub całkowicie wyczyścić historię zmian. Po kliknięciu na polecenie Wyczyść historię zmian pojawi się czerwony przycisk Usuń zdjęcie. Po kliknięciu na ten przycisk program wróci do opcji przesyłania nowego zdjęcia. Jeśli chcemy zdjęcie zachować w takiej formie, jak jest wyświetlane na ekranie, to należy kliknąć przycisk Save. Wówczas zapisze się na komputerze. Na pierwszy rzut oka działanie filtrów wydaje się ciekawe. Po kilku prostych zastosowaniach widać jednak ich wady i wyraźnie można zauważyć, że to komputerowe i słabe. Żeby osiągnąć dobry rezultat, trzeba dobrze poznać działanie poszczególnych stylów oraz nauczyć się umiejętnie stosować poziomy i zmieszanie. Ponadto praktycznie każdy taki obraz należy poprawić w zakresie ekspozycji, kontrastu, nasycenia kolorów i tym podobne. Przy odpowiednim użyciu możliwości programu rezultaty mogą być całkiem interesujące.